W naszych lasach nie brakuje grzybów. Wśród nich najbardziej poszukiwane są borowiki szlachetne, zwane również prawdziwkami. Mieszkaniec Trzcianki Kazimierz Giza od lat zbiera dziesiątki kilogramów grzybów w okolicznych lasach. Nigdy jednak nie znalazł jeszcze borowika giganta. Aż do minionego poniedziałku, kiedy to pod krzakiem w lasach w okolicach Dłużewa ukazał mu się dorodny okaz o średnicy 34 i wysokości 25 cm. Zdrowy. Rozmiarem bardzo duży. No i pierwszy raz taki. A po drugie, tu by się cała rodzina najadła jednym grzybem. Tyle czasu stał, taki wyrósł i nikt go nie znalazł. No to jest naprawdę coś nad podziw. Wielkością przypomina kapelusz. No to już jest naprawdę dużo. No i piękna sztuka. Zacząłem zbierać w południe. Przypadkowo zajechałem do lasu. Nie liczyłem specjalnie, co się znajdzie, ale znalazło się dużo mniejszych, ładnych grzybków. To się zbierało. No ale takiego kolosa, jak mi podszedł na samym końcu, to sam sobie nie wierzyłem. No bo spotkać takie coś o takiej średnicy 35 cm, wysokości 24, no to już jest naprawdę coś. No i waga, no i ta waga zaskakująca, ponad 2 kg. No a to już jest naprawdę duży i tym bardziej, że zdrowy. Pan Kazimierz z ciężkim sercem zdecydował, że ususzy grzyba. Dla całej rodziny, no dla mniejszej tak, bo jakby go obłotował, no to mało co z niego zostanie, wiadomo. To jest nasycone wodą, ale aż szkoda go gotować, tylko oglądać. A znowuż oglądać nie można, bo się zniszczy. Niezwykłe znalezisko mieszkańca Trzcianki pokazały również ogólnopolskie serwisy informacyjne. Borowik Gigant zainteresował dziennikarzy Teleekspresu i telewizji TVN24.